Szanowni Państwo, przechodzimy do druku nr 13. Od razu proszę poprawić w pierwszym punkcie pomyłkę redakcyjną. Nie 2 miliony, to 200 tysięcy. No właśnie. Ale to tak będzie. Ale chcielibyśmy. Nie, nie chcielibyśmy tyle. Myśmy chętnie wydali. To zostanie przy. Także, szanowni Państwo. Ja podpiszę. Uchwała ta anuluje nasze wszystkie uchwały z WPF do tej pory. Natomiast krótko omawiając, pożyczkowa konsekwencja realizacji zeszło i tegorocznej Radzikowskiego. Są tu zmiany, ale jest to konsekwencja trwających prac tak naprawdę. Rok 2012 już się skończył, kwota zostaje zmieniona. 2013 zmniejszamy kwotę o 50 tysięcy. Ale musimy przewidzieć w 2014 65 tysięcy na kontynuację na działce PKP, ponieważ uzgodnienia z PKP trwają dłużej niż można byłoby się spodziewać. Z kinami szybciej niż z PKP. Ja bym tam w 2015 mówiłem. Dlatego jest to dokończenie, to dotyczy 30 metrów chodnika dokładnie, to 65 tysięcy. Ulica Różyckiego to jest konsekwencja naszego projektu, który jest w chwili obecnej opracowywany, nic się tu zmienia. Zmiany są w następnym punkcie, czyli Siemaszki. Mieliśmy w tym roku sfinansować projekt, ale wycena projektu opiewała na 12 450 zł, najniższa oferta. No, na spotkaniu się powiedziałem, że na pewno dzielnica nie wyrazi takiej zgody, bo miałem poczucie, że Państwo zachowają drogę osoby, nie damy 12 tysięcy na projekt jednej lampy. No. Dlatego w tym roku zero, żeby mogli kontynuować prace projektowe, jakieś wybranie mamy, to co oni mogą zrobić własnymi środkami. A 2014 projekt, zapłacenie projektu razem i z budową i wykonania już 16 tysięcy. W takiej kwocie ma się to zamknąć. Dlatego taką propozycję Państwu przedkładamy. Podobnie z sygnalizacją świetlną. W tym roku rozpoczęcie już jakichś prac przygotowawczych. 2014 koniec zaprojektowania i wykonanie sygnalizacji świetlnej. No i ostatnia pozycja to GAIN, o którym wspomniałem, 40 tysięcy projekt. Dwa kolejne lata realizacja chodnika. Projekt, jeśli będzie tańszy, to na pewno tą kwotę będziemy chcieli wykorzystać, ale my szacowaliśmy to na tej zasadzie, jak Sikip nam powiedział, że należy to robić, czyli 10% kwoty wykonania. No to mniej więcej jest to 40. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do tej uchwały? Ona tak naprawdę jest mimo wszystko konsekwencją uchwał tych wcześniejszych. Jest zebraniem tego wszystkiego do tak. Tak, nie wiem. Tak. Jeszcze chodzi o to, że w tej chwili nie można planować wydatku na wiele lat, jeżeli on jest wpisany do wielokrotnego planu inwestycyjnego na Szakowej i do wieloletnich prognozy finansowych. Generalnie to tak podjęłem tę uchwałę tu 2-3 razy, ponieważ ustawa w finansach publicznych i lokalizacja nałożyła tak na jednostki samorządu tworzenia takiego planu. Chodzi o to, żeby utrzymywać wydatki w latach przyszłych. Stąd my też musimy się jak dodać. Dobrze, szanowni Państwo, kto z Państwa jest za proszę podniesienie ręki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 12 się za, 1 przeciw. 12 się za i tak.